Zaczyna się od tego, o, ale jesteś wysoka. Ja mówię, no wiem. No już się dam No na to odpowiadać, że, że wiem, widzę. No. Ktoś tak podchodzi, skrada się czasem, e, żeby właśnie porównać, czy mi sięga gdzieś tam do ramienia, czy do, czy do ucha. Czasem wymownie się spojrzę na tę osobę, żeby w moich oczach było widać, że wiem, co robisz. Mam takie doświadczenia, że właśnie gdzieś tam mi próbują zrobić zdjęcie ukradkiem. Skrawki dziękują swoim patronom za wsparcie. To dzięki niemu możliwe jest wynajmowanie studia do nagrań. Magdo, ile masz lat? 29. Skąd jesteś? Z Warszawy. I czym się zajmujesz? Obecnie jestem zawodowym sportowcem, e, trenuję szelmierkę, a dokładniej szpadę. I e, masz e, spore sukcesy na swoim koncie. Jakie? Tak, e, w ostatnim... E, w os w lipcu tego roku zdobyłam wraz z koleżankami z drużyny, złoty medal Mistrzostw Świata na zawodach w Mediolanie. Natomiast rok wcześniej w Kairze zdobyłyśmy brązowy medal Mistrzostw Świata, również drużynowo. Wow, gratulacje! Dziękuję. Czy zawsze byłeś wyższa niż twojej rówieśnicy? Zawsze. Tak, tak zapamiętałam, że jakby na każdym etapie mojej edukacji Wyróżniałam się tym, tym wzrostem, czy to w przedszkolu, czy to w podstawówce, gimnazjum, liceum, albo nawet i na studiach, gdzieś no, widziałam, że jestem wyższa od, od swoich rówieśników. Zawsze gdzieś na WF, jak się ustawialiśmy w rzędzie, od najniższego do najwyższego, to byłam ostatnia, albo prawie, prawie ostatnia. I no, tak, no. Zawsze widziałam, że, że, że jestem wyższa. Dzisiaj ile masz wzrostu? 196 cm. Skąd ten wzrost u ciebie się wziął? Czy twoi bliscy też są tacy wysocy? Tak, myślę, że u mnie się jakoś skumulowały geny z, z dwóch stron drzewa genealogicznego, ponieważ mój dziadek z jednej strony i pradziadek z drugiej strony byli bardzo, bardzo wysocy. Mieli ponad 1,90 m i tak, tak sobie to, to wyjaśniam, że się właśnie te geny we mnie musiały skumulować i, i ja jestem tak ponad przeciętnie wysoka. No natomiast y, cała moja rodzina y, jest, y, jest tego wyższego wzrostu, więc to nie jest nic dziwnego, że, że i ja jestem wysoka. Czy dzieci jakoś komentowały to, że jesteś od nich wyższa? Nie przypominam sobie tak dużo komentarzy. Jedyne co wspominam, no to w okresie gimnazjalnym, że zdarzały się czasem jakieś nieprzyjemne komentarze. Nie od wielu osób. Myślę, że to były pojedyncze przypadki, ale nawet te pojedyncze przypadki jakoś zapadają w pamięć i, tak. i właśnie pamiętam, że, że w gimnazjum gdzieś te komentarze się pojawiały. Na wcześniejszych etapach, czyli właśnie tak jak mówię, podstawówka, przedszkole, chyba nikt nie zwracał na to uwagi e, i potem w tych e, następnych etapach ludzie już może trochę dojrzalsi e, również nie, nie starali się mi z tego powodu dokuczać, czy sprawiać mi przykrości. Gimnazjum to jest chyba ten okres, ten wiek, że dzieciaki zaczynają szybciej rosnąć. Dziewczyny chyba... Prędzej zaczynają ten proces. Powiedz, jaka była różnica wtedy, tak średnio, między tobą a rówieśnikami? Myślę, że jak byłam w gimnazjum, to, to chyba już byłam, miałam ponad 1,80 m, więc to jak na, na stolatkę, to chyba było dużo. Nie pamiętam tak dokładnie, no ale samo to wspomnienie, że, że no, byłam tą najwyższą osobą w klasie. No. Zapadło, zapadło w pamięć. I co słyszałaś z tych takich I... niemiłych rzeczy? Tych właśnie tych niemiłych, no to, że nie, a że jestem jakimś takim badylem, na przykład. Badylem? <grym> tak. Nie wiem, jakoś tak no, był ten jakiś je, je, jeden, jeden chłopak z równoległej klasy, który chodził za mną na przerwach i, i, i gadał o mnie, że, że jestem badylem. No, no, wydaje mi się to teraz bardzo. No, zabawne. A <laughs> to wtedy? Trochę takie wtedy? Przyk znaczy takie przykro zabawne. Wtedy, pamiętam, było mi przykro, yy, natomiast miałam na tyle dużo asertywności, żeby móc tam coś odpowiedzieć, równie zabawno-nieprzyjemnego. E ewentualnie e e e stawali w obronie coś właśnie koledzy z klasy, e którzy, e którzy znali tego chłopaka i też mu potrafili coś, coś odpowiedzieć więc nie czuję, że byłam jakoś z, 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 nie, nie, nie czuję, że byłam jakoś pozostawiona zupełnie sama sobie to też nie, też nie wydaje mi się jakieś bardzo traumatyczne przeżycie takie myślę z perspektywy czasu mogę powiedzieć po prostu jakieś takie przezywanie no, adekwatne do wieku Okay. Ale to super, że miałeś w swoim otoczeniu osoby, które stawały w Twojej obronie, że nie byłaś tym sama. Bo to nie jest takie oczywiste. Nie jest to oczywiste, ale wydaje mi się, że na tyle jakby wyrażałam do tych moich rówieśników, do, do tych osób z klasy, że, że mi to przeszkadza, że dotarło, dotarło właśnie do tych moich znajomych z klasy, że oni mogą w sumie coś, coś, w jakiś sposób mi pomóc. No i, i, i tą pomocą było no, jakiś taki słowny odwet y, dla tej osoby. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Y, ale no nawet takie w sumie mało obraźliwe słowo, za jakieś, jakieś piętno na mnie y, zostawiło. To jest ciekawe, co mówisz, że ty, swoją reakcją mogłaś spowodować to, że koledzy z klasy stawali w twojej obronie. Co to takiego było dla, może jakaś wskazówka dla osób, które doświadczają przezwisk czy jakichś takich innych przykrych zachowań ze strony rówieśników? Myślę, że zawsze bardzo ważne jest znaleźć jakiś, jakąś właśnie swoją grupę, do której można przynależeć. Czy to jest właśnie klasa albo w klasie jeszcze jakaś grupa, czy to poza szkołą jakaś, no po prostu inna grupa znajomych. I trzeba być do tej grupy, nie wystarczy być w tej grupie. Trzeba do tej grupy również się czasem zwrócić o pomoc, powiedzieć z czym się ktoś zmaga i no jasno wyartykułować, czego się potrzebuje. I ty w tamtym wieku już potrafiłaś to zrobić? Chyba jakoś naturalnie to wyszło. Nie wiem, czy to była jakoś bardzo przemyślana decyzja. Trochę tego już no, nie pamiętam. Było to parę lat temu, ale wydaje mi się, że przyszło mi to dosyć naturalnie, bo wiedziałam, że w momencie, kiedy ktoś, ktoś jest dotknięty jakąś krzywdą, niezależnie jak, jak, jak dużą, to no, znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie pomóc. Fajnie. To jest takie pocieszające, bo ostatnio miałam tutaj rozmówczynię, Marysie, która doświadczała sporych krzywd ze strony rówieśników, i no właśnie, ona nie miała tego szczęścia, że, że koledzy stanęli w jej obronie. A kiedy byłaś młodsza, miałaś coś takiego, że garbiłaś się, tak jakbyś chciała zajmować trochę mniej przestrzeni przez ten swój wysoki wzrost? Tak, tak. Myślę, że to jest przypadłość wielu wysokich osób, e, może w szczególności dziewczyn, bo tam chłopaki się może chcą prężyć, że są e, wysocy. No, natomiast e, no zdarzało mi się właśnie tak e, trochę się garbić, że a dobra, może tak, wiem, że jestem wyższa od innych, ale może nie będę aż tak wyższa, więc się tak troszeczkę kuliłam, troszeczkę garbiłam, gdzieś tam tak może krzywo stałam. E, może, żeby też na tych zdjęciach klasowych tak, e, tak się nie wybijać, bo potem też były komentarze, że o, wszyscy tacy i nagle o, Magda taka wysoka. Więc gdzieś to, gdzieś tam się garbiłam e, i, i, i wiem to, dlatego, że pamiętam po prostu moją mamę mówiącą: Nie garb się. Mhm. <laughs> I, i, I to, że jak ona często powtarzała: No, nie garb się, wyprostuj się no to, to to zapadło w pamięć, że no, musiałam się kiedyś garbić. Ale teraz, teraz chyba się nie karpię. Tym bardziej, że właśnie dużo ćwicząc to, to mi się ta postawa tak prostuje i, i wiem, że to no, nie sprawi, że będę niższa. No, no właśnie no jestem jaka jestem, więc jak się zacznę garbić, to mi kręgosłup będzie bolała, a tego nie chcę. Takie inne sytuacje, nie wiem, jakiś jest bal, dziewczyny muszą znaleźć partnerów do tańca. Mhm. Z własnego doświadczenia wiem, że jako wysokiej dziewczynie mi na przykład było trudno. Mhm. Były takie u ciebie sytuacje? No, yy, jak teraz tak powiedziałaś, to yy, rzeczywiście no studniówka przyszła mi na myśl. Yy, no studniówka, na której nie byłam i pamiętam, że jak jeszcze wydawało mi się, że na nią pójdę, to yy, no. No, najwyżej pójdę sama, no, co, co za problem. Yy, ale tak się złożyło, że nie poszłam, dlatego że yy, miałam akurat zawody i troszeczkę jakby problem się sam rozwiązał. Z jednej strony czułam pewną ulgę, że, że nie muszę i nie, yy, że, że, no, że właśnie tam nie idę i, i nie, wiem, nie będę jakoś oceniana za to, czy przyszłam z kimś, czy ten ktoś jest na tym nie wyższy, czy ktoś jest niższy, czy w ogóle przyszłam sama podejrzewam, żebym po prostu poszła sama, mhm. e, że jakoś tak e, r, racjonalne argumenty e, bym, bym sobie jakoś tak przetłumaczyła, że no przecież nie masz tu niczego, pójść samemu na studniówkę, no naprawdę. W jakim wieku sport, szermierka stały się taką ważną częścią twojego życia? E, mam wrażenie, że e, od samego początku e, było ważne, chociaż e, chociaż ja troszeczkę to tak e, może ignorowałam, e, może też nie chciałam, żeby, ta, żeby ten sport był aż taki ważny, e, ale z perspektywy czasu no, uważam, że, że jest to bardzo, e, bardzo duży, i bardzo, a przez to bardzo ważny aspekt mojego życia. No Teraz moje życie jest w pełni podporządkowane pod sport, chociaż jak byłam mała, młodsza, e, to życiu, no, nie pomyślałabym, że będę zawodowym sportowcem. Nawet nie miałam takich planów, bo właśnie wydawało mi się, że szelmirka jest no, takim sportem, że w dorosłym życiu pewnie będzie mi się ciężko y, utrzymać i, i muszę mieć jakąś alternatywę pozasportową. Dlatego no, nigdy nie planowałam, że zostanę wyczynowym sportowcem. A jednak. Tak się mi w sumie dobrze życie potoczyło, że, że teraz no, mogę sobie na to pozwolić, żeby tylko być, e, żeby tylko te, teraz trenować i przygotowywać się do tych ważnych zawodów. W jakim wieku zaczęłaś trenować? Y, jak miałam 12 lat. Czyli jest to już 17 lat trenowania. Jak wcześniej rozmawiałyśmy, mówiłaś, że ta przynależność do grupy innych dziewczyn, które trenowały szermierkę i które też były wysokie, że Dało ci sporo takiej akceptacji, dlatego jak wyglądasz? Yy, tak. Yy, wydaje mi się, że dzięki temu, że wcześniej zobaczyłam, że są w sporcie, yy, znaczy są w normalnym życiu, ale że je spotkałam w sporcie, yy, no to to, to, to mój jakby, moje szczęście, yy, że są dziewczyny, które są równie wysokie jak ja. I że to nie jest nic dziwnego. I tu po prostu to, że się nie trafiły takie osoby w moim otoczeniu, na przykład w szkole, no to o niczym nie świadczy. Bo jak idę na, na trening, idę na, na salę szermierczą, to tam są. I normalni, są normalnymi ludźmi, więc to jakby nie ma nic z tym dziwnego, że, że są równie wysokie dziewczyny jak ja. Czyli nie odczuwałaś tak bardzo właśnie tej inności, czy właśnie dziwności? Yy, nie, nie sądzę. Właśnie to, że szybko, szybko zobaczyłam, yy, uchroniło mnie przed jakimiś kompleksami związanymi z, z tym, że jestem wyższa i że to właśnie, czy, czy się z tego zrodzi jakiś kompleks, czy nie. No chyba zależy od tego właśnie, czy, czy w tym wczesnym wieku znajdziemy ludzi do siebie podobnych yy, i tak do szpiku kości będziemy wierzyć, że no tacy ludzie istnieją i, i, i no, istnieją na tym świecie. No, a jeśli nie zobaczymy i zalęgnie się w nas ta myśl, że o nie, chyba, jesteśmy, chyba jestem inna niż wszyscy, no to z tego właśnie chyba się może później zrodzić kompleks. No właśnie, może zaznaczmy, że nie rozmawiamy o Twoim wzroście w kategoriach jakiegoś dramatu życiowego, bo żeby ktoś zaraz nie powiedział: A co to za problem? Inni mają większe problemy. Rozmawiamy o tym w kategoriach takiej Twojej cechy, która sprawia, że gdziekolwiek byś nie wyszła, to przyciągasz spojrzenia i odwracają się za Tobą głowy. No bo rzeczywiście blisko 2 metry wzrostu, zwłaszcza u kobiety, to jest coś, co może ciekawić, a wręcz fascynować. Więc myślę sobie, że tym bardziej to jest cenne, że potrafiłaś znaleźć w sobie akceptację dla tej cechy, która tak bardzo ciebie wyróżnia. Zgadzam się. No, mam to w pełni zaakceptowane. Zdaję sobie sprawę, że, że czasem mi to jakoś przeszkadza, utrudnia, ale no naprawdę nie miałam na to wpływu. Nic z tym nie zrobię. Jest dobrze jak jest yy, i no, życzę innym też, żeby, żeby się zaakceptowali. A jeśli, yy, jeśli komuś jest z tym ciężko, no to właśnie no, polecam znaleźć yy, jakąś tą swoją grupę, w której się ktoś yy, dobrze poczuje, zobaczy właśnie, że. Yy, może no, są inni tacy, tacy jak on? No, myślę, że tu na pewno sport e, dużo, dużo daje. Że jak ktoś jest wysoki, to, to jest wiele sportów, w których się prawdopodobnie odnajdzie. I dzięki temu e, sportowi właśnie jest szansa znaleźć, e, znaleźć tę swoją grupę, do której można przynależeć. No nie tylko sport. Wiadomo, jak ktoś nie lubi bardzo sportu, to, to może być to każda inna grupa. Czy jakaś artystyczna, czy, czy cokolwiek innego, ale właśnie takim, takim moim przesłaniem, nie tylko do osób, które są wysokie, ale po prostu chyba do wszystkich, byłoby no, dochodzić do ludzi i szukać, szukać tych bliskich kontaktów być jakimś odważnym, otwartym. Wiem, że nie zawsze jest łatwo, ja też, ja też często mam, mam w tym braki, ale. No, im jest trudniej, tym znaczy, że y, jest to ważniejsze, żeby to, to zrobić. Żeby się właśnie tak przełamać. Jak często dzisiaj słyszysz ale jesteś wysoka, albo ile masz wzrostu? <noise> y, praktycznie prawie, że codziennie. Y, a się to nasila, jak właśnie wchodzę w jakąś nową grupę, y, poznaję kogoś nowego i wtedy no to zawsze... Y, Zawsze padnie to, to pytanie. No nie jestem wielką fanką tego pytania, ponieważ rozumiem, że mój rozmówca, rozmówczyni widzi mnie pierwszy raz, prawdopodobnie widzi pierwszy raz tak wysoką osobę i, i ciśnie mu się na usta, żeby, żeby o to zapytać. Tylko, że ja takich osób spotykam, się takich osób po raz pierwszy spotykam kilkanaście, kilkadziesiąt i ja dostaję te kilkanaście, kilkadziesiąt pytań. Takich samych. A najśmieszniejsze jest to, że e, po tym jednym pytaniu przychodzi drugie, trzecie, czwarte, i one w większości są takie same. Więc zaczyna się od tego. Jakie? Tak, się od tego, o, ale jesteś wysoka. Ja mówię, no, wiem. <słuch> ja już się dam, trzeba na to odpowiadać, że, że wiem, widzę. No, no, ktoś mnie nie zaskakuje e, tym stwierdzeniem. Następne wychodzi, pewnie coś trenujesz. Czy grasz w siatkówkę? Albo ja mówię, no nie. To w koszykówkę. Ktoś myśli, że, że, że to są jedyne dwie dyscypliny, które można trenować, jak, jak się jest wysokim. Ja mówię, mhm. no też nie. O, no to, to wielka szkoda. Ja mówię, no ale trenujesz szermierkę. O, szermierkę. To pewnie y, długie ręce ci się przydają, bo, bo tam wszystkich trafiasz. Y, <grym>, bo tak. masz długą rękę. Ja mówię, no, gdyby tak było, to bym wszystko wygrywała. I pomimo tego, że jestem najwyższą zawodniczką startującą na zawodach, to, to ja na wszystkiego? No myślę, że tak. Myślę, że tak. że Jak jadę na Puchar świata czy, czy mistrzostwa świata, no to też są, też są wysokie dziewczyny, no ale, y, ale powyżej metra m jest no, naprawdę bardzo mało, no, na palcach jednej ręki policzę tak wysokie dziewczyny jak ja a z tych wysokich to chyba wciąż ja jestem najwyższa mhm. yy, no więc gdyby, gdyby ten zasięg i ta długość ręki miały aż takie znaczenie no to bym wszystko wygrywała, a jednak nie wygrywam wszystkiego yy, więc to nie jest jedyny czynnik yy, który no, determinuje czy jest się dobrym w jakimś sporcie czy nie co ty czujesz, kiedy, kiedy słyszysz te pytania? No, już jest to taka znudzona. Co to, to za czasem po mnie widać, że, że nie jestem największą fanką tego pytania, ale to wynika z tego, że ja już po prostu słyszę je któryś setny raz. Więc to są komentarze czy pytania od osób, z którymi masz bezpośredni kontakt? A reakcje ludzi. Takich postronnych, których gdzieś mierz na ulicy. No, muszę przyznać, że też się zdarza, że stoję sobie w metrze, w tramwaju i słyszę, że ktoś coś komentuje na mój temat. I uważam, że to nie jest w porządku. No, bo z jakiego powodu ktoś komentuje wygląd osoby, która stoi obok niej, obok niego? Stoją dwie osoby i mówią: O, patrz, jaka, patrz, jaka wysoka. Wysoka albo wielka. Ee, i, i, się, I się jakoś tak dziwnie patrzą. No i to może się wydawać nie jakieś, nie jakieś takie obraźliwe. Wiem, że czasem to jest jakiś taki podziw w głosie nawet tych osób słychać, ale jednak, jak nauczyliśmy się, że pewnych cech wyglądu się nie komentuje, tak samo uważam, że powinniśmy nauczyć się, że tego jaki kto ma wzrost też nie komentujemy, bo no nie wiem czy nie wiem, czy ludzie tak ochoczo komentują, że o patrz ktoś jest taki niski, albo o patrz ktoś jest taki chudy, albo gruby, albo właśnie ma kręcone włosy, albo ma fioletowe włosy, no jakby uważam, uważam to za zbędne komentarze. Zdarza się też, że y, osoby oprócz takiego skomentowania, albo nawet jak nie słyszę tego, że komentują, no to tak się przyglądają, yy, a jak się tak przyjrzą i wpadną na pomysł, a, to sprawdzę, jak bardzo wyższa jest ode mnie, albo czy w ogóle jest wyższa ode mnie. No to tak dyskretnie podchodzą, żeby to się porównać się i. No ja zawsze wiem. Ja zawsze wiem, że, jaki to ma cel. I że właśnie ktoś tak podchodzi skrada się czasem, żeby właśnie porównać to. Nie wiem, czy mi sięga gdzieś tam do ramienia, czy do, czy do ucha. No, zależy od mojego dnia, jak ja na, na to zareaguję. Czasem wymownie się spojrzę na tę osobę, żeby w moich oczach było widać, że wiem, co robisz. A czasami no jakby ignoruję to i myślę sobie, dobra, no, ludzka ciekawość, ale, ale przez to, że właśnie to się zdarza tak dosyć często, może takie przechodzenie i porównywanie się no to, to aż tak nie, ale że właśnie jakieś komentarze albo po prostu, e, że ludzie mi się przyglądają, to to naprawdę co wyjdę z domu, to, to, się, to się ktoś przygląda. I ja już troszeczkę się nauczyłam ignorować to, że ludzie się tak przyglądają. Jak właśnie gdzieś idę przez miasto, to no ja widzę, że oni się patrzą, no ale no, no nic z tym nie zrobię, no. więc troszeczkę staram się jakoś ignorować, ignorować ten wzrok, iść po prostu przed siebie. Dopóki właśnie nie komentują, to uważam, że, że, no, że wszystko okej. Okay. No, mają oczy, to mogą patrzeć. Mam takie doświadczenia, że właśnie jak jestem w tych krajach azjatyckich, gdzie, gdzie ludzie są niżsi i, i nie jest to takie często spotykane, żeby widzieć kogoś wysokiego, no to właśnie w Chinach się na przykład z, z tym spotkałam, że gdzieś tam i próbują zrobić zdjęcie ukradkiem. Pamiętam też właśnie z czasów jeszcze juniorskich, czyli no jak byłam nastolatką i startowałam w pucharze świata juniorów. No też pamiętam japończyków, którzy latali za, za mną z telefonem, żeby sobie zrobić zdjęcie. Aha. I czasem jest to tak, że rzeczywiście ktoś mnie prosi, do, żeby wspólnie sobie zrobić zdjęcie. No a czasem właśnie jest to takie niby ukradkiem, co to, to już tak uważam w sumie za zabawne zachowanie, no bo. No, jeśli chcą to zdjęcie dobra, to już chyba mogą podejść i się zapytać. no. I to znowu w zależności od mojego chyba nastroju będzie albo się zgodzę, albo się nie zgodzę. Yy, ale już takie robienie ukradkiem to też nie ma sensu, bo ja też to widzę. <laughs> no widzę, widzę, że ktoś próbuje tym telefonem zrobić ukradkiem zdjęcie. No, tak samo jak ktoś podchodzi, żeby się porównać, tak samo widzę, że, że to zdjęcie jest No, próbują zrobić to zdjęcie. Miałam taką sytuację na, na lotnisku, że, że strażnik graniczny, tam gdzie się prze, prze, przechodzi przez ten security check, gdzie skanują ci bagaże i tak dalej, to przechodziłam i widziałam wielkie poruszenie u strażnika granicznego, który, który właśnie podszedł, zapytał: Ile mam wzrostu? Jak mu odpowiedziałam, to powiedział, Uff, już myślałem, że, że jest pani o tym nie wyższa, bo tak, bo tak jakby, tak jakby to, że, jest, że, że byłby te parę centymetrów niższy, ujęło mu jego jakiejś męskości. No to to byłam już taka, no naprawdę, no. Pff. Że chciał się pochwalić, jaki to on jest wysoki i zrobić wrażenie na tobie. No tak, powiedział mi, że jest. Że na szczęście jest 4 centymetry wyższy, czy tam 5. I yy, yy, no, no właśnie nie wiem nie wiem, co ku czemu było to pytanie yy, i w ogóle ta, ta konwersacja, ale no, to mi tak przypomniało wyraźnie, że jak nie wiem, ludzie, że chyba niektórzy to wypadli w kompleksy, jakby się okazało, że nie są wyżsi. No, bardzo, to była taka dla mnie bardzo dziwna sytuacja, bo zupełnie tego nie rozumiałam, bo właśnie dla mnie to, to jest po prostu cecha wyglądu, na którą no, nie mamy wpływu. Więc trzeba ją zaakceptować. Trzeba ją zaakceptować i do, to, że to, że ktoś jest wyższy niższy nie może wpływać na naszą samoocenę. No, naprawdę ten, ten pan po sobie jakoś tak yy, dokonał takiego... Sabotażu wręcz. No ale to... A jak jest e, z mężczyznami? Bo no tak się gdzieś przyjęło, dziewczyna musi być niższa od faceta. Mhm. I że dla wielu to jest problem. Mhm. Na przykład. Kiedy mają się z kimś wyższym spotykać. No to, to tak. To, to chyba jest dla wielu, e, dla wielu problem. No ja osobiście nie mam takiego wymogu, że mój chłopak musi być wyższy. E, Powiem więcej, że y, czasem w ogóle przebywanie wśród wyższych osób jest dla mnie jakieś takie niekomfortowe, bo nie jestem do tego przyzwyczajona. Aha. Y, więc y, powiedzmy tak, tak do 5 do cm w dół, w górę, mniej więcej do tego, co, co ja mam, to jest dla mnie zupełnie normalne. No, nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że tak do 10 cm uważam, że. Nie ma, nie ma z tym problemu. No natomiast dla, dla większości ludzi to chyba jest jeszcze nieakceptowalne, nie, nie bo, bo też jak e, szłam przez miasto z, z chłopakiem, to e, no, który był niższy e, o te 5-6 centymetrów, no to też się ludzie nam przyglądali i, i on sam kiedyś stwierdził, że ale się ludzie na nas gapią, A ja mówię, no ja już jestem przyzwyczajona, bo oni się całe życie tam nie gapią, więc ja już tego nie zauważam, no ale, ale jak właśnie z nim szłam, to, to sam na to zwrócił uwagę, że, że ludzie się tak przypatrują i, i nawet się zastanawialiśmy wspólnie, ciekawe co sobie myślą. <grych> A mogę Cię zapytać o to właśnie, jak zaczęło się Twoje randkowanie na przykład? No, nie wiem, no, po prostu. <laughs> Weszłam na aplikację randkową i się zaczęłam umawiać na, 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 na randki. Nie tyle. Uprzedzałaś, że jesteś wysokiego wzrostu? Eee, tak, tak. Raczej, e, raczej starałam się gdzieś e, przekazać tę informacje. No, bo wiem, że ludzie mają z tym, z tym problem. Jakbyś przyszła na takie spotkanie na randkę i okazało się, że. No tak, chyba, wydaje mi się, że, że w takich moich początkach randkowania, jak ktoś, yy, ktoś nie wiedział, yy, to chyba był jakoś tak zask zaskoczony, No więc stwierdziłam, że żeby, żeby no nie tracić swojego własnego czasu, raczej starałam się, yy, raczej starałam się o tym wspomnieć. Natomiast jak ktoś jest. No nie wiem, sprytny i się przyjrzy tym zdjęciom, no to widać, że jestem wysoka, więc czasem to, to pytanie nawet padało z tej drugiej strony: że widzę, że jesteś wysoka i no to ile masz wzrostu, żeby nie było, że jestem niższy. No ale najczęściej się zdarzało jednak, że, że, że ten chłopak był niższy, no i, i nie wiem, czy z tego powodu niektóre spotkania nie wychodziły, relacje nie wychodziły, czy, czy, czy były jakieś inne temu przeszkody. No, nie wiem, no, tak, tak wyszło. Myślisz, że ten wzrost determinuje to, jak widzisz Twoją kobiecość, siebie jako kobietę? Mm, chyba nie. Chyba yy, no mam to szczęście, że yy, przez to, że mam dosyć taką wysportowaną figurę, ale trenuję taki sport, który yy, jakoś nie, nie uwydatnia niektórych części ciała ponad inne, czyli na przykład nie wiem, jakieś sporty siłowe albo, albo pływanie, to, to mi przychodzi do głowy, zapasy na przykład chociaż do, do, wiem, do, do zapasów to mi się nie nadawała z tym wzrostem bo tam trochę trzeba być bardziej krępym ale właśnie nie wydaje mi się że, że tracę coś na, na kobiecości mając ponad 1,90 m Yy, raczej właśnie słyszę w drugą stronę takie komplementy, mm -hmm. że yy, no, że jestem taka wysoka a jednocześnie yy, no, no widać po mnie, że taką kobiecość yy, natomiast słyszę teraz przyszło mi do głowy, że parę razy się zdarzyło, no szczególnie widzimy jak noszę czapkę i jakąś kurtkę, to że na przykład w autobusie czy coś ktoś mnie myli, albo w sklepie ktoś mnie myli i mówi do mnie pan się yy, okay. jakoś pomylą yy, chyba założą, że właśnie kobieta nie może być taka wysoka więc jak gdzieś te włosy mi się schowają i, i mam powiedzmy kurtkę taką bardziej unisex i, i, i czapkę też yy, to no to właśnie się zdarzają, że o to pan mi coś tu poda ze sklepu albo proszę reszta dla pana a ja tak dla pana? <noise> i wtedy ktoś się przyjrzy i a no przepraszam, przepraszam no więc yy... Więc ja, ja się nie czuję przez to mniej kobieca, ale no właśnie niektórym się zdarza mnie w pomylić z mężczyzną. A jakie są wady bycia tak wysoką dziewczyną? Wyobrażam sobie, że dobieranie ubrań może być spodni, tak. Z trudnością. <laughs> tak, są takie rzeczy, że właśnie niektórym osobom nie przychodzi, do, nie, nie przychodzi przez myśl, że no... Pójdę do sklepu i mogę z tego sklepu wyjść no, no, z niczym. Nie dlatego, że mi się coś nie podobało, albo nie chcę tego kupić, tylko no, po prostu nie ma nic na, na, na te moje wymiary. Eee, no, na szczęście, w ostatnich latach była taka moda, że można było nosić przykrótkie spodnie, no to to mnie uratowało. <laughs> Teraz wraca moda na te szersze spodnie, więc one powinny być trochę dłuższe. No to, to z tym mam problem, żeby sobie takie znaleźć. Eee, no i, i tak, no jak idę coś, coś kupić, jakieś te ubrania, no to bardziej muszę wybierać to, co jest na mnie dobre, a nie tak zawsze to, co mi się podoba. No więc nie, nie zawsze mogę się ubrać tak, jakbym chciała, tylko muszę się ubrać w to, co jest. Tak samo z butami. E, no, nie mam aż tak dużej stopy, no ale mam ten rozmiar 42,5-43, więc jeszcze jest to do znalezienia w sklepach, ale naprawdę ten asortyment robi się znikomy, szczególnie jak chcę znaleźć coś konkretnego. Aha. I e, teraz... Darze Ci się szukać szpilek? E, właśnie ostatnio kupiłam swoje pierwsze buty na owcasie, <grym> ponieważ e, no jako... E, Miła konsekwencja naszych świetnych wyników. Zostałyśmy nominowane w plebiscycie przeglądu sportowego Super. na najlepszego sportowca polski. No, i to się wiąże z zaproszeniem na bal mistrzów sportu, z czego no bardzo się cieszę, bo jak byłam mała, to zawsze oglądałam bal mistrzów sportu i się zastanawiałam, czy kiedyś mi się przydarzy uczestniczenie w tym balu właśnie przez to, że nie sądziłam, że zostanę zawodowym sportowcem, to jakoś no, nie śmiałam marzyć o tym, że zostanę nominowana, no a jednak to się spełniło, no i właśnie jestem nominowana, więc na ten bal stwierdziłam, że żeby wyglądać tak, tak jak chcę wyglądać, no to właśnie muszę sobie znaleźć buty na lekkim obcasie, no nie szpilka, bo no też ustalmy, jak ja nigdy na, w sumie butów na obcasie nie nosiłam, no to nie będę no się tak. porywać no takie wyzwanie, żeby no, iść na wal w, w szpilkach, ale jakiś taki lekki obcasik gustowny, to, to sobie znalazłam. Natomiast jeśli chodzi o sukienkę, no to... to ja podjęłam próbę pójścia do sklepu, znalezienia, ale szybko ją porzuciłam i stwierdziłam, że chyba muszę iść do Krawcowej, żeby mi e, no, coś na wymiar uszyła, bo, bo no, w sklepie po prostu no, nie znajdę. Wszystko było za krótkie, e, tu za ciasne, tam za luźne i no, szybko, szybko zmieniłam e, plan działania. Przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś takie rzeczy, które. Który doświadczasz inaczej z, z tego tytułu? Czy jesteś wyższa? No, podróże samolotem. Z racji tego, że no dużo podróżuję na zawody, no to już mam tam swoje sposoby, jak przetrwać podróże samolotem, ale szczególnie te trasy europejskie, gdzie, gdzie te samoloty są, są ciasne i, i mało jest miejsca na, na te nogi, no co są szczególnie uciążliwe. Co jeszcze? Yy, do, jak wychodzę z metra albo z tramwaju, to zawsze muszę tak leciutko się schylić, mm -hmm. no bo inaczej po prostu uderzę się w głowę. I jak się parę razy uderzyłam, to już się nauczyłam, że tam zawsze <grych> trzeba się schylić. Jakie dzisiaj masz marzenie? O, dzisiaj moim marzeniem jest zakwalifikować się na Igrzyska Olimpijskie, bo po to teraz jest podporządkowane jakby, no moje życie. No i właśnie walczę, rywalizuję w Pucharach świata. Walczę o to miejsce w drużynie na Igrzyska. To jest obecnie mój cel marzenia. Może też znalezienie sponsora dla zwycięszczeń mistrzostw świata. No właśnie, niestety niestety szermierka jest na tyle niszowym sportem w Polsce i, i taki ten potencjał marketingowy chyba jest niewykorzystany, że, że pomimo tego, że jesteśmy mistrzyniami świata, to, to gdzieś yy, i jesteśmy doceniane, bo samo to właśnie na przykład nominacja w plebiscycie jest wielkim wyróżnieniem, yy, ale no niestety za tym nie idzie jakaś wielka popularność i, i, i rozpoznawalność, Yy, I jakby się wydawało, że no, mistrzyni Świata będą miały jakieś takie wsparcie, to, to niestety no, nie mamy. Nie mamy żadnego sponsora. To przypomnij, kiedy są igrzyska i czy Ty masz już pewne miejsce i w drużynie i będziemy mogli Cię tam oglądać? Yy, miejsca pewnego nie mam, yy, ponieważ trwają nasze wewnętrzne kwalifikacje. Polska drużyna ma już wywalczoną kwalifikację na Igrzyska w Paryżu. One się odbędą w lipcu tego roku 2020. A, sorry, przepraszam. Przyszłego 2024. I no właśnie, ja jeszcze muszę walczyć do końca marca o to miejsce w drużynie. Kandydatek jest więcej niż, kandydatek do drużyny jest więcej niż tych miejsc w drużynie. Także rywalizacja jest zaciekła, ale proszę trzymać kciuki za mnie i jeśli wszystko pójdzie zgodnie, po, znaczy zgodnie, po mojej myśli, no to, to będzie mi można oglądać na Igrzyskach w Paryżu w lipcu 2024 roku. A powiedz, jak wyglądają takie kwalifikacje? Co zdecyduje o tym, że się zakwalifikujesz? Więc e, po pierwsze, jakby kwalifikacja kraju z e, kraju na Igrzyska, e, to jest bardzo długi i żmudny proces, e, ponieważ zaczął się e, kwalifikacje zaczęły się w kwietniu e, tego roku i potrwają do kwietnia przyszłego roku. Więc jest to cykl całoroczny i przez cały rok na pucharach świata musimy zdobywać punkty. I to jak trudno jest pojechać na igrzyska. Myślę, że obrazuje taki przykład, że na mistrzostwach świata startuje ponad 30 drużyn, natomiast na igrzyska kwalifikuje się tylko 8. A i jest też zachowana pewna równowaga między kontynentami, tak żeby umożliwić z różnych kontynentów krajom startowanie. Więc jedzie pierwsza czwórka z rankingu światowego, plus po jednym kraju z różnych kontynentów. I my póki co, dzięki temu, że wygrałyśmy Mistrzostwa Świata, mamy tych punktów dużo i jesteśmy póki co zakwalifikowane. To się raczej nie zmieni, bo mamy właśnie duży zapas punktowy, natomiast wewnętrzna kwalifikacja nadal trwa i polega to na tym, że do drużyny na zawody pojadą dwie pierwsze zawodniczki, najwyżej sklasyfikowane w rankingu, plus dwie, które wybierze trener. Także jest cztery miejsc. Walczących o to jest myślę 10, 10 dziewczyn. Także rywalizacja jest zaciekła, stresująca, ale trzeba liczyć na pozytywny wynik.